na Click Meetingu. Jak zawsze mówię, wysilili się, bo naprawdę bardzo doceniam. Nie wiem jak ty, Darek, ja doceniam naprawdę te osoby, które dołączają na Click Meetingu, bo to jednak trzeba kliknąć, wejść i tak jak się tak, w tego klika pisać, wejdzie. Imię, nazwisko. Dokładnie, wszystko. Tak, jak się w tego klika wejdzie, to z reguły się tak już zostaje, tak? I zawsze powtarzam to na Facebooku, to jest tak, scrollujesz, coś zauważysz i tak, niby tak, a później przez przypadek ci przeskroluje, a to dobra już. Ja tak zawsze mam jak kancelaria premiera, nadaje i jacyś króle, a później oni zaczynają mówić coś ciekawego, a przez przypadek, bo ktoś na przykład mema rzucił czy coś i tak i wtedy na przykład przeskroluję dalej i mi się wyłączy i wtedy przegapiłem na przykład, że w danym województwie niestety szkół jeszcze nie otwierałem i tak dalej. Tak więc, moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną jest Dariusz Nowak, czyli reprezentant tak zwanego Dubaju Europy, jakby ktoś nie wiedział. A gdzie leży Dubaj Europy, to pewnie pokażę, bo dzisiaj będzie o mapach interaktywnych i monitorach interaktywnych, ale nie tylko. Natomiast zanim oddam Was w ręce Darka, to ja jak zwykle jako ten porządkowy tutaj kilka ogłoszeń mam, tak więc zacznijmy od mojej reklamy. Kończy się kwiecień, czyli kończy się też promocja. Jeżeli planujecie kupić monitor, to wybierając MyBoard Black dostaniecie do niego statyw gratis, trzeba tylko podać hasło zainspirowani i to jest oferta do końca kwietnia ważna, ale już namawiam ich i w maju będzie nowa oferta, tak więc na kolejnym webinarze odkryjecie, co to jest. Natomiast ja, słuchajcie, obiecałem, że zacznę dzisiaj od zapytania Darka. Będzie pytanie historyczne do Darka, ale Darek, słuchaj, jest nagroda, żeby nie było. Jeżeli odpowiesz poprawnie na moje pytanie, słuchaj, to jako nagrodę dam ci wejściówkę na środowy webinar pro z Moniką Kapuśniak, aplikacja Geniali od zera do mini escape roomu i będziesz mógł uczestniczyć w 3-godzinnym płatnym szkoleniu, raptem 39 zł, a czy jednak, słuchaj, i przyjść do nas na szkolenie do Moniki, tylko musisz poprawnie udzielić odpowiedź na pytanie. Dla tych, którzy się zastanawiają, co to za szkolenie, to ja tam linka wysłałem do wydarzenia na Facebooku, a jeżeli chcielibyście się zapisać, to też wam tego linka za chwilę podeślę, dobra? Ale najpierw, słuchajcie, pytanie do Darka. Darek jest historykiem. I widzę, że Sylwek przygotował dla mnie webquesty, żebym jeszcze bardziej był czerwony niż widać. Nałożyłem sobie taki filtr i tej czerwieni nie widać. No nie, no poczekaj, Darek jest, Darek jest, raczej u mnie też nic nie buczy, czasami w górach owce buczą, to bo chyba mikrofon buczy, wydaje mi się, że jednak nie, kwestia może jednak jakieś sprzężenie tutaj, a ja mówię, dmucham, to ja mogę mniej dmuchać, jeżeli za bardzo dmucham. Tak więc ja mam mikrofon tutaj, Darek ma pojemnościowy. Kuba żartownić. Natomiast dobra, wracając, słuchajcie, do pytania. Darek, przygotuj się. Pytanie z mapy. Gdzie znajdował się? Bo ja już dałem podpowiedź jedyną, że to będzie, dobrze obiecuję nie dmuchać. Gdzie to było, Darek dostał podpowiedź, że to będzie dotyczyło II wojny światowej, gdzie znajdował się pierwszy w Polsce hasag? Pierwszy w Polsce hasag? Hasag. Hasag. Hugo Schneider Aktingeschwald Metal Weren Fabrik. No kurczę, powiem ci, hasag. W Polsce pierwszy. No to... Zobaczcie, jak googluję. Proszę nie ściągać, to jest zupełnie jak na lekcjach zdalnych. Nie, bo wiesz co, bo dałeś mi webquesta, a ja jako ten prawdziwy, doświadczony nauczyciel z webquestów od razu wpisuję sobie wszystkie informacje. Hasag. Ja tu zaznaczam pierwszy w Polsce, bo oryginalnie hasag. Tak, oryginalnie hasag powstał w Lipsku. Natomiast w Polsce otworzyli 6 oddziałów.
No, ale to pytasz mnie ogólnie o obozy koncentracyjne, mam ci powiedzieć listę niemieckich obozów koncentracyjnych. Absolutnie nie. Chciałbym się dowiedzieć od ciebie, gdzie powstał pierwszy w Polsce hasag. Wiesz co, jeśli znając ciebie, to będzie to coś związane z regionalizmem twoim i nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że tutaj chyba Skarżysko Kamienna i okolice, ale popraw mnie, jeśli będę w błędzie. Więc, mój drogi, pewnie spojrzałeś, bo to Małgorzata ci podpowiedziała. Nie, wiesz co, nie, nawet właśnie Na czat nie spojrzałeś, oczywiście. Nie mam tego czatu włączonego właśnie. Jest. Oczywiście, Kuba, nie miałeś racji, Skarżysko-Kamienna to był pierwszy obóz pracy przymusowej HASAG, czyli fabryka amunicji, która później wystąpiła w 1991 roku w takim filmie znanym, być może oglądałeś, Lista Schindlera. Tak więc Renata świetnie podpowiada, że fabrykę przeniesiono później do Częstochowy, to był chyba 43 czy 4 rok, natomiast w Skarżysku... z Googlarki, ale po to jest Google. Natomiast w Skarżysku była jedna z kilku fabryk w Polsce. Na początku pracowali tam skarżyscy, kieleccy, okoliczni Żydzi, i Polacy, a później, znaczy to taki przymusowo obóz oczywiście, a później zastąpiono ich już importowanymi. Tak więc można zawsze doczytać, a to takie na rozgrzewkę dla ciebie pytanie. No, to jeżeli chodzi o mapy. Bardzo, bardzo mnie rozgrzałeś, wreszcie zestresowałeś. Bo ja, ale znaczy, że było dobre pytanie. No lepsze niż zadał niż kolega Łukasz Gierek, który zawsze pyta, dokąd tu ptajesz nocą, prawda? Nie, bo to słuchajcie, to jest tak nawiązanie do pracy historyka. To jest zazwyczaj tak, że w przypadku uczniów starszej klasy bądź liceum, kiedy jakiś uczeń nauczy się, jest fanatykiem II wojny światowej, fanatykiem jakiejś broni pancernej, czołgu, no i chce zagiąć nauczyciela historii, który musi ogarniać cały ten przedział i nagle jest pytanie, a jak ile ton miał, ważył T-34 albo jaką średnicę miał działa i tak dalej, i tak dalej. Albo czy zna pan taką ciekawostkę? No to ja zawsze powtarzam, dziś nie znam, ale jak mi zadasz to pytanie, to jutro będę na tą odpowiedź znał i pogadamy sobie, jeżeli będziesz chciał, na lekcji bądź po lekcji w tym temacie. Także tak, więc tak dobrze wygląda. Darek, potraktuj to w takim odkładzie jako zachętę do tego, żebyś mnie odwiedził, masz niedaleko i ja ci opowiem wszystko o tym, co tu się działo. Nie opodal tego twojego bardzo pięknego rodzaju. I doczytam coś z historii regionalnej, żeby też się zagiąć i zadać takie szczegółowe pytanie. Ale przepraszam bardzo, to było pytanie odnośnie mapy. Tak. A dzisiaj będzie o mapach i słuchajcie, ja wam tylko zdradzę jedną rzecz, bo za chwilę znikam. Oczywiście będzie jak zawsze nagranie, będzie certyfikat na końcu. Nie ma tak łatwo, ankietę trzeba wypełnić. Ale słuchajcie, na końcu też mamy dla was taki prezent, niespodziankę, który dostaną wszyscy, którzy wytrwają z Darkiem do końca. Ale warto, naprawdę. Bo ja sobie skorzystałem z tego, że jako organizator mam fory i jak sprawdzaliśmy, czy ten prezent działa, to ja sobie od razu go wbiłem i jestem mega happy. Tak więc słuchajcie, będzie coś specjalnie związanego właśnie z mapami interaktywnymi. A teraz już zostawiam was z Darkiem i przechodzę w tak zwany cień, czyli będę na czacie. Dobrze. Darek, oddaję głos. I już, czy ekran widać? Jeszcze nie widać. O, jest. Słuchajcie, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu tutaj w grupie mentorowych inspiracji. Jak Sylwek powiedział, jeszcze raz się przywitam. Moje imię, nazwisko Dariusz Nowak, nauczyciel historii, WOS-u, informatyki i dzisiaj ta platforma, te mapy interaktywne łączą po części właśnie i informatykę, no i wiedzę o społeczeństwie i historię. Ja mam już tutaj dla Państwa przygotowany zrzut ekranu i pokazuje się strona platformy, o której no, dzisiaj będziemy rozmawiać, dzisiaj będziemy dyskutować i będę Wam też pokazywał filmiki, które udało mi się nagrać przy wsparciu Meridiana i Myboarda, abyście zobaczyli, jak te mapy działają na tych monitorach.
I słuchajcie, także ten webinar będzie troszeczkę podzielony, ja będę pokazywał, będę mówił, ale także od czasu do czasu obejrzymy sobie krótki filmik, a później razem tutaj z Sylwkiem troszeczkę porozmawiamy razem z wami na temat interaktywnych monitorów i pracy, może macie już doświadczenia w pracy z tymi monitorami. Słuchajcie, Meridian Prime pisane razem.online, jest to strona platformy, na którą możecie się zalogować, no i która udostępnia mapy dla historyków, geografów, nauczycieli WOS-u. Platforma, która cały czas się rozwija, cały czas są dodawane nowe mapy i zamieniana jest ta forma map tradycyjnych, którą widzicie tutaj za mną, na formę elektroniczną. Ten proces pracy na mapach interaktywnych przyspieszył w trakcie nauczania, co akurat tutaj w tym wypadku było tym bardzo dobrym plusem. Słuchajcie, jak wygląda logowanie i rejestrowanie, to jest dość intuicyjne, dość proste, jeśli chodzi o samą platformę. Ja tutaj przejdę już do tego głównego menu, gdzie po zarejestrowaniu, po zalogowaniu się na platformę mamy wybory, jeśli chodzi o podział, przedział zakres materiału i poziomu szkoły, czyli mamy tutaj szkołę podstawową oraz mamy szkołę ponadpodstawową. Dla naszego tutaj dzisiejszego webinariu ja wybieram szkołę podstawową ze względu na to, że jestem nauczycielem szkoły podstawowej. I zobaczcie, po włączeniu od razu nam się pokazują tutaj kategorie przedmiotowe. Mamy geografię, mamy historię, biologię, wiedzę o społeczeństwie. O, i zobaczcie, mamy także, o tym zapomniałem powiedzieć, mapy z języka angielskiego. Także tutaj angliści także mogą znaleźć bardzo dużo pożytecznych rzeczy dla siebie. I ja skoncentruję się dzisiaj na wiedzy o społeczeństwie oraz historii, ze względu na to, że no, to jest moje miejsce pracy. W ogóle ja na tej platformie pracuję już ponad półtora roku, tak ściśle półtora roku, odkąd ta pandemia się zaczęła. Moi uczniowie w zdalnych lekcjach także i jest to duży komfort, kiedy jakość przedstawianej mapy, mimo słabego internetu, mimo jakichś takich trudności, nie spada. Słuchajcie, zobaczcie, jeżeli kliknę sobie na historię, mamy podziały na takie przedziały czasowe, działy. Mamy prehistoria i starożytność, średniowiecze, nowożytność, wiek XIX i bardzo rozbudowany wiek XX. Jeżeli naciśniemy tutaj na wiek XX, mamy już poszczególne elementy i mapy i no, mamy mapę w nawiązaniu do pytania Sylwka, okupacja ziem polskich 1939-1943. Zobaczmy. Każda mapa jest podpisana, także nie musicie zgadywać, nie musicie się zastanawiać, do czego ta mapa, pod jakiej kategorii i tak dalej. Zobaczmy, okupacja ziem polskich, no i mamy tutaj zdjęcie z ewakuacji getta warszawskiego, niedawno była rocznica dotycząca getta warszawskiego, także też w nawiązaniu do tego tematu. Zanim otworzymy mapę, mamy krótką informację, czego dotyczy mapa, co w niej znajdziemy oraz mamy dwie opcje. Możemy otworzyć tą mapę, czyli ona jest wgrywana w wersji online bezpośrednio, lub zgrać jej fragmenty na dysk i pracować w trybie online. Jeśli dużo pracujemy na mapach, jeśli często otwieramy daną mapę, warto zgrać ją w trybie offline ze względu na to, że też dodajemy do mapy własne jakieś takie dodatkowe elementy, w pewien sposób tą mapę personalizujemy. No, klikając na niebieski element otwórz, ta mapa w tej chwili będzie nam się wgrywała, nastąpi pobieranie mapy. Mam nadzieję, że tutaj pobieranie i prędkość, zobaczcie, zależy od szybkości internetu. Jeśli internet jest sprawny, nic nam nie zacina, ta mapa nam się
tutaj bardzo ładnie i szybko wgrywa. Ja powiększę ten ekran o w ten sposób, żebyście widzieli wszystkie elementy. I otwierając każdą mapę z platformy, mamy pewien standard, jeśli chodzi o menu i okna, które są dostępne, jeśli tutaj chodzi o mapy historyczne. Mamy okno warstw, mamy minimapy oraz legend. Te wszystkie elementy są elementami pływającymi. Zobaczcie, ja klikam lewym klawiszem myszy, przeciągam w wybranym kierunku, wybraną stronę i mogę sobie tutaj je w pewien sposób personalizować w zależności od tego, co bym chciał uwidocznić. Oczywiście też możemy je zmniejszyć, zamknąć, tak żeby nam nie przeszkadzały, jeżeli prowadzimy jakiś, opowiadam o ogólnym zarysie. Na dole standardowo skala, którą tutaj też możemy modyfikować. Możemy mapę też modyfikować do ekranu monitora, czyli jeżeli macie monitor, nie wiem, 17-calowy, 27-calowy, to też możecie to sobie tutaj wpisać, czy jeżeli wyświetlacie to na rzutniku, to też możecie sobie szerokość mapy dostosować. I mamy tutaj powiększenie po lewej stronie. Ten suwak możemy łapać lewym klawiszem myszy i powiększać, ale także myszki są wyposażone w tą rolkę i zobaczcie, też płynnie przechodzimy z powiększania i zmniejszania, jeśli chodzi o tutaj mapy. Zobaczcie też, powiększając dany obszar mapy, nie tracimy na jakości, nie tracimy, te napisy, te opisy, te nazwy miejscowości nie są w żaden sposób rozmazane, nie są w żaden sposób zniszczone, wszystko dzieje się płynnie i przechodzenie, zobaczcie, z jednej strony mapa się tutaj nam pojawia i tak samo jeśli oddalam. Automatycznie ja chciałbym jeszcze wam pokazać, zobaczcie, otworzyłem minimapę i jest ten obszar, na którym pracujemy, jeżeli ja powiększam, on się tutaj zmniejsza, co pomaga uczniowi zidentyfikować, w którym miejscu mapy w ogólnym zarysie znajduje się teraz to powiększenie, czy jeżeli ja jako nauczyciel prowadzę i omawiam, w którym fragmencie jesteśmy na terytorium Polski, a także pokazuje, który ten obszar jest akurat powiększany i na którym tutaj pracujemy. Tą minimapę oczywiście możemy zmniejszyć i zwiększyć. I teraz przejdźmy do kolejnej ważnej, bardzo przyjemnej funkcji, która działa w sposób mobilny razem z warstwami. Włączyłem w tej chwili warstwy i włączyłem legendy, żebyście zobaczyli, jak to ze sobą współdziała. Otóż kiedy wyłączę wszystkie elementy mapy, legenda staje się tylko krótką informacją dotyczącej granic II Rzeczpospolitej z 31 sierpnia 1939 roku. To jest tylko ten fragment, który na mapie jest wyświetlany. Widzimy? I teraz uaktywniając kolejne elementy w warstwach, pojawiają się nam kolejne elementy w legendzie. Zobaczmy, włączmy granice i teraz zobaczcie Państwo, pojawiły nam się raz, dwa, trzy, cztery, pięć dodatkowych elementów w legendzie i one są oczywiście także tutaj uwidocznione na mapie. Oddalmy, włączmy następną. Państwa, krainy i inne terytoria. Widzimy? I tutaj też automatycznie powiększa nam się ta legenda.
Mamy generalne gubernatorstwo, Kraj Warty, Górny Śląsk, Dolny i proszę. Ważniejsze miasta i terytoria, znaczy miasta i miejscowości, przepraszam. O, no i tutaj już mapa zagęszcza nam się miejscowościami i jest piękne zbliżenie tutaj na Skarżysko Kamienne oraz na Radom. I zobaczcie Państwo, automatycznie też w legendzie mamy informacje wyjaśniające, dlaczego dany element jest na czerwono, a dlaczego dany element ma tutaj w postaci białej kropki. Drogi i koleje. Mapa też zagęściła nam się. Mamy już tutaj elementy dróg i kolei. No i tutaj teraz przechodzimy do kolejnych warstw, które są warstwami przypisanymi do charakterystyki tytułu mapy, o której rozmawiamy, czyli na której pracujemy, rok 39-43, okupacja ziem Polski. I w zależności od zagadnienia, które poruszamy z uczniami, o których mówimy, możemy włączać, wyłączać warstwy, bądź też prosić ucznia, aby włączył, wyłączył, przybliżył, pokazał na mapie, zaznaczył, wskazał, czy wszystkie te prace, które uczeń wykonałby w sposób stacjonarny przy mapie, a nie ukrywajmy się, dla uczniów ogólnie praca z mapami jest pracą skomplikowaną, trudną, a do tego jeszcze wyjście i stanie przed klasą, gdzie tą mapę mają w pewien sposób pod kątem i no, szukają tej mapy, zanim się zorientują, w którym miejscu są, gdzie, no, czas mija, niektórzy zaczynają się śmiać, że nie może, że z trzeciej ławki to widać, a on jest tak blisko i tego nie widać. Na pewno każdy z Was jako nauczycieli no, doświadczył takie elementy stresujące, których uczeń był poddawany. No i zobaczmy sobie. Włączmy sobie elementy dotyczące Holokaustu. I tutaj mamy w legendzie informacje hitlerowskie obozy koncentracyjne i zagłady, bunty więźniów w obozach zagłady, getta, powstania w gettach, miejsca masowych mordów oraz obszary pogromów antyżydowskich z udziałem ludności miejscowej 6 i 8, od czerwca do sierpnia 1941 roku. Zobaczcie, tu mam ten obszary tutaj zaznaczone. Czyli też jest bardzo dobra dokładność, jeśli chodzi o poszczególne fragmenty i tutaj warstwy i nadawanie tutaj tej płaszczyzny. Zobaczcie, mamy informacje dotyczące miejsca masowych mordów, informacje dotyczące gett oraz hitlerowskich obozów zagłady. I teraz, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, ja bym chciał Państwu puścić filmik, jak logowanie, jak praca wygląda tutaj na platformie z udziałem, no i z wykorzystaniem oczywiście monitora. I już linka Państwu wklejam. Okej, okay, jestem tutaj. Dobrze. Czy widać? Ktoś pisze. Widać. Tak, super. Być też słychać. Witam serdecznie. Obok mnie znajduje się 65-calowy interaktywny monitor firmy MyBoard, na którym pokażę Państwu proces otwierania wybranej mapy z platformy Meridian Prime. Po poprawnym zalogowaniu się na platformę mamy do wyboru dwa poziomy wiedzy, dla których skorzystamy z mapy. Jest to szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa. Dla naszej lekcji wybieramy szkołę podstawową. Kliknijmy na niebieskie ikonę
Z dostępnych kategorii przedmiotów, jaką jest geografia, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, dla naszej lekcji wybieramy historię oraz uszczegółowimy sobie tą mapę. Wybieramy wiek XX. I żeby nie było, bo na online rok 1939. Chyba YouTube musi chwilę się buforować, Darku, tak więc jakbyś dał mu sekundkę. Spauzowałem. Puścić dalej? Czy spauzować? Jeszcze sekunda, bo widać, że dogrywa, tak więc to nie ma to tamto, nasi uczniowie to wiedzą najlepiej. A dzisiaj czytałem, przy okazji dopowiem, dzisiaj czytałem, że przynajmniej uczniowie nauczyli się terminologii takie jak lagi, bugi, bufory i tak dalej, tak więc. No dobra, spróbuj. No, polski. W tym momencie otwiera nam się panel, abyśmy już wcześniej zainstalowaną mapę otworzyli. I słuchajcie. Darek, nie słyszymy cię. Już odciszyłem się, przepraszam. Albo mogę powiedzieć, że pan... pan Darek ma wyłączony mikrofon. Jakiś uczeń mnie wyciszył. Słuchajcie, krótki filmik, w którym pokazałem proces logowania na platformę Meridian przy wykorzystaniu monitora MyBoard. To jest akurat 65-calowy monitor. I zobaczcie, jeśli chodzi o płynność tego działania, nie było żadnych skoków, wszystko odbywało się, no jeszcze raz powtórzę ten wyraz, płynnie, mieliśmy ładne, piękne przejścia, jakość oraz proporcje są zachowane i jak zobaczycie na kolejnych filmach, czy pracujemy w wersji online'owej, internetowej, czy w wersji takiej, gdzie jesteśmy przy ekranie, przy monitorze, nie ma to najmniejszego znaczenia, plus niektóre rzeczy łatwiej nawet opracować, jak później zobaczycie, przy wykorzystaniu monitora. I jeszcze jeden filmik, następny, którym chciałbym, żebyście też zobaczyli. I już wklejam linka. Ok, już przechodzę tutaj. Już momencik, tylko wstecz YouTube. Sylwek, bo mam taki momencik techniczny problem, chciałbym tutaj wkleić drugi link do... To nie, tak, dobrze, już pomagam. Zamykamy YouTube'a i spróbuj jeszcze raz od nowa YouTube'em. I tu jest dodaj YouTube. Już jest, o. Dziękuję. I drugi filmik. Po załadowaniu się mapy widzimy, że... układ poszczególnych elementów jest taki sam jak na monitorze, jak w trybie pracy na laptopie. Mamy menu warstwy, legendę, minimapy. Dla pokazania całego procesu, jak powstaje taka mapa i jak działają poszczególne elementy interaktywne, wyłączmy sobie wszystkie nasze warstwy, zarówno warstwy interaktywne, jak i te stworzone przez użytkownika. I w tym momencie widzimy czystą mapę bez żadnych nałożonych na nią warstw. Teraz dla naszej lekcji włączmy te warstwy, które będą nam potrzebne i o których będziemy opowiadać. Granice państw i terytoriów, jak Państwo zauważyli, na mapie pojawiły się czerwoną linią oznaczone granice państw oraz ich terytoriów. Zarówno ten proces pojawił się tutaj na legendzie. Państwa, krainy i inne terytoria. Mamy pojawianie się napisów
tutaj państw III Rzeszy, Słowacji, a Węgry. Ważniejsze miasta i miejscowości, drogi i koleje. W ten sposób już mamy coraz bardziej zagęszczony obszar naszej mapy. I teraz łączmy sobie dwie bezpośrednio noszące się tutaj do tej mapy warstwy, czyli granica niemieckiej i sowieckiej strefy wpływów według paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Linia pokazała nam się tutaj w punkcie centralnym mapy. Zarówno jej oznaczenie pojawiło się na legendzie. Oraz działania wojenne niemiecko-polskie w okresie od 1 do 6 września 1939 roku. Mapę możemy powiększać i zmniejszać w dowolnie wybranym fragmencie. Jak Państwo widzą, zwiększając wybrany obszar mapy, zwiększa się jej szczegółowość oraz automatycznie zmienia się skala, w jakiej mapa jest powiększana. Tak samo jak w wersji laptopowej, online'owej, której pracujemy w domu na komputerze, także w pracy na monitorze możemy poszczególne elementy mapy przesuwać w wybranym nam fragmencie, tak aby bądź odsłaniać, bądź zaznaczać dany fragment. Okej. Jak widzieliście, tutaj mamy te same elementy, które pokazywałem przed chwilą w wersji online. Płynność, uszczegółowianie, przerzucanie tych poszczególnych, ja to nazywam pływających elementów, działa tak samo sprawnie, jak w wersji tutaj pracujemy przy komputerze. I kolejną rzeczą, która jest dla mnie bardzo wygodną i którą jest, no może nie, która jest świetna w tych mapach, to są punkty interaktywne. Meridian, przygotowując mapy, pewne punkty interaktywne no już nam daje do dyspozycji. To są takie informacje o jakichś ważnych wydarzeniach związanych z działem, który przerabiamy, na którym mapie opowiadamy, jakieś ważne wydarzenie w danej miejscowości, ale możemy tą mapę spersonalizować do własnych, no, na przykład regionalnych potrzeb. I słuchajcie, tutaj mamy takie okno, zaznacz, odznacz punkty interaktywne. One tutaj w Meridianie nazywane są podróże w czasie. Zobaczcie, jeszcze raz włączę i włączę, żebyście widzieli. O, to są takie różne większe ikony, które się nam pokazują. Jedne symbolizują, że będzie to grafika z tekstem, a inne symbolizują, że to będzie odnoszenie się do jakiegoś multimedium. Czy to będzie nagranie dźwiękowe, czy to będzie film z YouTube, w zależności od informacji. Zobaczmy. Naciśnijmy sobie Warszawa, mamy o, zamachnę Kutschera, o, akcja Kutschera i zobaczcie, mamy punkt interaktywny, szybkie wyjaśnienie z dołożeniem zdjęcia odnoszącego się do tej informacji. Wystarczy kliknąć poza obszar mapy, znaczy poza obszar tutaj tego punktu interaktywnego, a ten element nam znika. Włączmy jakiś element kolejny, interaktywny, o może, o, no akurat taki temat, obóz koncentracyjny Auschwitz i zobaczcie, mamy odniesienie do YouTube'a. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcje dotyczących obozów koncentracyjnych, ma już wszystko w jednym miejscu skondensowane. To znaczy nie musi wcześniej poszukiwać linków, dodawać jakichś wcześniejszych informacji i tak dalej. Oczywiście może, bo to jest kwestia komfortu pracy i jak dany nauczyciel pracuje. Ale te same punkty interaktywne, to co mówiłem na początku, możemy dodać
czyli spersonalizować naszą mapę. Sylwek na początku naszego webinarium tutaj wskazał swoją miejscowość, Skarżysko Kamienna, jako Hasak, tak, że tam powstał pierwszy taki obóz pracy. I teraz zobaczcie, mamy tutaj taką ikonkę koła zębatego, które pozwala nam dodawać warstwy interaktywne. Klikając na plusik, pojawia się nam kolejny menu. To jest taki edytor, który nam, nauczycielom, jest dość znany, bo czy robimy różne testy, czy administrujemy stronę internetową, czy wypełniamy jakieś formularze, tutaj te elementy są już standardowe i każdy je zna. Napiszmy sobie hasag. Możemy pogrubić. Słuchajcie, skróty Ctrl-B, Ctrl-I-U też działają, więc jeżeli tworzymy dużo punktów interaktywnych w danej lekcji, także możemy się posługiwać tymi skrótami. No i klikamy dodaj. I w tym momencie przechodzimy do uszczegółowiania tego punktu interaktywnego, czyli tutaj do edycji, do edytuj punkty interaktywne. I jeżeli weźmiemy edytuj punkty interaktywne, to możemy tutaj zmieniać i tak naprawdę w tym miejscu dodawać szczegóły dotyczące tego punktu interaktywnego. Zobaczcie, od razu nam system pokazał, że jesteśmy w trybie edycji. No i teraz ten punkt interaktywny, który nazwaliśmy hasag, możemy zdefiniować w zależności od tego, co chcemy tam pokazać. Czy to będzie tekst, czy to będzie grafika plus tekst, czy to będzie wideo z tekstem, czy to będzie sam dźwięk. Ja może znajdę na szybko jakąś grafikę związaną hasag, abyśmy dodali. Wyświetliła mi się okładka książki. Otwórz grafikę w nowej karcie. Zapiszemy. I pulpit. I teraz zobaczcie, powiedzmy, że będzie to grafika plus tekst. Zaznaczam, naciskam dodaj. No i teraz pierwsza rzecz, ikona. Można własne ikony dodać, można własne ikony wgrać. Ja tutaj na przykład wgrałem w sobie wcześniej Meridian Icon bądź logo, ale to standardowo jest tutaj obraz. Dodaj grafikę punktu interaktywnego. Możemy mieć wgrane w systemie, jeżeli pracujemy na swoim koncie, to już pewne grafiki mamy wgrane, które wcześniej wykorzystywaliśmy, bądź dodać grafikę z komputera, z zewnętrznego źródła. Ja już szybciutko znajdę tą grafikę przed chwilą, która zapisana. Hasak jest. I zobaczcie, wgrała nam się grafika. W waszym przypadku, dowolnej edycji punktu interaktywnego, to może być zdjęcie, jeżeli mówimy o historii regionalnej, Radomia, Skarżyska z 1939 roku, które pobudza wyobraźnię, pobudza takie to nawiązanie z historią lokalną ucznia. Bierzemy zapisz. I tutaj też napiszemy sobie hasag. Ale już w opisie możemy dodawać szczegółowy opis, czyli to, co było wcześniej, czyli czym jest hasak, jaką miało tutaj historię związaną ze Skarżyskiem Kamiennym i tak dalej, i tak dalej. Ja napiszę tutaj dowolny tekst. I też możemy pogrubiać, zmieniać czcionki, bądź dodawać jeszcze dodatkowe informacje, czyli jeżeli posługujemy się materiałem źródłowym, czyli korzystamy z materiału zdjęcia, które nie jest nasze, warto wpisać tutaj te dodatkowe informacje, skąd,
link źródła i elementy praw autorskich. No i klikamy dodaj. W ten sposób dodał nam się punkt interaktywny, zobaczcie, hasak. Wychodzę z punktu trybu edycji i mamy dwa elementy, które nam się pojawiły. Pierwszy, interaktywny punkt, który nazywa się hasak. Ja go mogę włączyć i wyłączyć dowolnie. Zobaczcie, on się tutaj nam powiększa. Jest tutaj. O. I w tej kategorii warstw, bo to jest warstwa, w której mamy punkt interaktywny o nazwie hasak, możemy dodać jeszcze inne punkty interaktywne, czyli możemy stworzyć sobie hasagi na terenie tutaj Świętokrzyskiego i wtedy, kiedy byśmy klikali opcję hasag, ona, ta warstwa by się nam włączała bądź wyłączała z wieloma interaktywnymi punktami. Zobaczcie, jeżeli włączę hasag, wyłącza się tylko ten punkt interaktywny, który stworzyliśmy. Pozostałe nie zmieniają tutaj swojego położenia, ale o, wyłączmy i włączmy tylko. Cały czas możemy wrócić do edycji naszego punktu, czyli coś dopisać, coś usunąć, zmienić zdjęcie i tak dalej. I to wszystko zostaje w naszym spersonalizowanym profilu mapy. Dobrze, teraz czas na kolejny film, jeśli chodzi o pracę z mapami. Jest to część trzecia, czyli robienie zrzutu ekranu przy wykorzystaniu monitora oraz bezpośrednio malowanie, rysowanie, zaznaczanie na mapie. Pierwszy będzie bardzo krótki i już wstawiam. View X, która dostępna jest w podstawowym menu, kiedy uruchamiamy monitor. Aplikacja pozwala nam m.in. zamrozić dany obszar ekranu oraz bezpośrednio na nim pracować. Proces zamrażania ekranu i przydatności tej funkcji pokażę Państwu, wykorzystując mapy. Prosimy o włączenie mikrofonu. Już przepraszam. Zamrażanie ekranu, czyli robienie tego print screena, to jest zamrażanie danego obszaru, który wyświetlany jest na monitorze. Nie dotyczy się bezpośrednio na przykład platformy, tylko tego, co się wyświetla na monitorze. To jest tak, jak Państwo robią screena danego fragmentu, nie wiem, zdjęcia, potem wstawiają go do różnych edytorów, grafiki czy tam dokumentów i czy jak pracujecie na białej tablicy z uczniami, to w ten sam sposób działa. I za chwilę pokażę filmik, w którym zobaczycie Państwo, jak w ciekawy sposób można zastosować tą funkcję z DrawViewX z wykorzystaniem właśnie map i bezpośrednio też w personalizowaniu tych map, w działaniu już tutaj na lekcji. I przechodzimy do kolejnego filmu. Cześć, bo wyciszam się na czas filmu, a potem zapominam. Kiedy wykonamy już zrzut ekranu i jesteśmy w aplikacji DrawViewX, mamy dostępne trzy elementy menu. Menu boczne lewe, tutaj umieszczone na dole strony, menu boczne prawe, na dole prawej strony oraz menu główne, z którego będziemy korzystać. Jak widzimy, mamy tutaj już obszar mapy, który wcześniej system nam zaznaczył. Dla pokazania, jak to wygląda, jaki jest to obszar i jak ten screen się prezentuje, zmniejszmy fragment naszej wirtualnej tablicy
Widzimy, że program wykonał nam screen naszego całego ekranu. Dla dalszej pracy zwiększmy sobie fragment mapy i zacznijmy zaznaczać poszczególne i wybrane elementy bezpośrednio na mapie. Do tego będzie nam potrzebny pisak. Wybieramy sobie z głównego menu umieszczonego na dole strony pisak, jego grubość oraz kolor. Jest to kolor w naszym wypadku różowy. I pisakiem na mapie zaznaczmy obszar, granice strefy między Niemcami a Rosją. Jak widzimy, zaznaczenie było płynne, nic się nam nie zatrzymało, a dzięki temu utrwaliliśmy fragment i miejsce tej granicy. Kolejnym elementem, które chciałbym, żebyśmy zaznaczyli na mapie, jest pokazanie uczniowi, który obszar terenów Polski należał do wpływu Niemiec, a które do wpływu rosyjskiego. Zmniejszmy mapę i zmienimy kolor mapy, znaczy kolor pisaka na tutaj szary i zaznaczmy strefę wpływu w obszarze niemieckim. Następnie zaznaczmy obszar ziem polskich objętych wpływem rosyjskim. Zmieńmy kolor na czerwony i zróbmy to w tym miejscu. Jeśli chcemy opisać poszczególne kolory oraz fragmenty, zmniejszmy jeszcze obszar mapy i wykorzystując pisak, tym razem może mniejszy, kolor zielony, opiszmy poszczególne fragmenty. Jak widzicie, tutaj ja akurat wykorzystałem mapę dotyczącą II wojny światowej i podziału granicy wpływów strefy niemieckiej w strefy rosyjskiej, ale z wykorzystaniem właśnie tej tablicy i tej funkcji, którą ta tablica ma, czyli screen i pisanie bezpośrednio na mapie, zaznaczanie kółkiem jakichś ważnych obszarów, informacji. To jest praca w systemie tak zwanym bezstratnym, czyli no nic się nie zepsuje. Jeżeli się pomyliliśmy, jest klik wstecz, czyli uczeń spokojnie podchodzi do screena, do mapy, pracuje na niej, zakreśla, podkreśla, zaznacza, nie ma najmniejszego problemu. I jeszcze jedną ważną rzeczą, którą ja osobiście wykorzystuję w pracy z uczniami, jeśli chodzi o Meridian Mapy, to są dodatkowe zadania, prace domowe oraz elementy, w których możemy sobie tutaj drukować. Po lewej stronie, skrajnie lewej strony, mamy tutaj jeszcze dodatkowe przyciski. To jest element warstwy, który możemy sobie włączyć, wyłączyć. Tu jest legenda. Tutaj mamy minimapę i taki symbol uczniowskiej czapki, prawda, to są polecenia. Zobaczcie, Meridian, grupa Meridian przygotowała do każdej mapy zadania. Zadania, które możemy wydrukować, bądź które i polecenia, które możemy zadać uczniowi w czasie lekcji, bądź do zrobienia po. Jest to w tym wypadku, mamy tutaj 10 zadań i mamy wskaż granicę podziału ziem polskich między III Rzeszą i ZSRR po 28 września 1939 roku. I spokojnie
możemy wykorzystać te polecenia do pracy bezpośrednio na lekcji, bądź, tak jak tutaj wcześniej pokazałem na tym filmiku, wykonać screen i to samo, o to samo poprosić ucznia, czyli zaznacz granicę. Na podstawie mapy informacji podręcznikowej omów podział ziem polskich zajętych, czyli możemy tutaj powiedzieć, żeby uczeń mówił, jakie krainy geograficzne, jakie ziemie zostały zajęte przez Rosję, a jakie zostały zajęte przez Rzeszę. Polecenia możemy edytować, możemy dodawać też swoje. Tak samo działają jak punkty interaktywne, czyli dodajemy polecenie, dodajemy mu nazwę, tytuł tego polecenia oraz treść, bądź jeżeli przygotowujemy formę do druku, możemy odznaczyć, żeby było na przykład z tą mapą tylko jedno polecenie i wtedy będzie wydrukowane jedno polecenie. Zobaczcie jeszcze jedna rzecz tutaj w prawym górnym rogu. Możemy wziąć pełny ekran bądź drukuj. Zobaczcie, jak wygląda opcja drukuj. Mamy zaznaczony obszar mapy, który, co jest ważne, był w danym momencie powiększony. Ja jeszcze wezmę tutaj wstecz i zobaczcie, jeżeli powiększę ten fragment mapy o z generalnym gubernatorstwem, tak zmniejszę o i wezmę tutaj drukuj, no mamy dostosowane do formatu A4 bądź A3. A4 standardowo jest to opcja, jeśli chodzi o kartkę Xero, no A3 jest większe. Wiadomo, że jeżeli mamy dostęp do drukarki A3, fajnie to zrobić z elementem A3. I teraz tak, ja wyłączyłem wcześniej polecenia, więc one tutaj się nie pokazują, ale możemy do druku, przygotowując kartę pracy do druku, możemy włączyć tytuł mapy, skalę, legendę, no i polecenie i automatycznie ten obszar, który jest drukowany na mapie, też możemy edytować bezpośrednio tutaj. Zobaczcie, ja jestem rolką, znaczy tutaj, bo przesuwam i klikając drukuj przechodzimy do standardowego okna dotyczące opcji drukowania. Weźmiemy sobie wstecz. O. I zobaczcie, dla przykładu pokażę Wam jeszcze może mapę z innego przedmiotu, na przykład z wiedzy o społeczeństwie. Mamy świat, podział polityczny, Europę podziału politycznego. Zobaczmy sobie świat, podział polityczny. I też mamy opcję otwierania wersji online oraz pobierania tutaj na dysk. Naciśnijmy otwórz. No i tak jak wspomniałem na początku, proces pobierania mapy też i czas zależy od prędkości łącza. I zobaczcie, mamy tutaj świat cały, czyli standardowo takie mapy, które każdy w szkole ma w wersji wydrukowanej, no ale tu już spokojnie ilość szczegółów wraz z teksturą jest świetnie wykonana z podziałem administracyjnym. Ważniejsza mapa i słuchajcie, tutaj tak samo jak w tej mapie historycznej też dodajemy punkty interaktywne, też edytujemy te punkty interaktywne, możemy przeczytać informacje, które są przygotowane przez platformę Meridian oraz słuchajcie, tak samo jak w poprzedniej mapie mamy zadania dla ucznia, które też możemy edytować i gdzie możemy dodawać własne. Oraz bibliografia, czyli jeżeli mamy ucznia, bądź chcielibyśmy zainteresować, bądź odnieść naszych uczniów do poszerzania wiadomości,
Mamy tutaj zapewnione wsparcie merytoryczne, jeśli chodzi o platformę. Zobaczcie, najbardziej północne miasto na świecie wraz z linkiem i informacją dotyczącą tego fragmentu. Przejdźmy sobie jeszcze do jednej mapy, zobaczcie, geografia. Geografia, Polska i skarby polskiej natury. O. Otwórzmy. Mapa się w tej chwili pobiera. O, tu jest już więcej tych punktów interaktywnych. Oczywiście w takim obszarze, w takim tytule mapy Skarby Polskiej Kultury, no ta legenda też jest bardziej rozbudowana, inaczej sformułowana. Więcej mamy w postaci takiej graficznej, ale o, województwo łódzkie, świętokrzyskie. Proszę, w Świętokrzyskim mam Chęciny, zamek w Chęcinach, Święty Krzyż, Krzemionki Opatowskie, UNESCO, Ujazdy. Czyli też możemy dla danego obszaru województwa zadać pracę uczniowi, aby na podstawie mapy, pracy w mapie wypisał no, skarby polskiej kultury z obszaru województwa lubelskiego czy małopolskiego. I teraz przechodzimy, panie Sylwku, do trzeciej części. Trzeciej części, czyli rozmowy o monitorach interaktywnych i pracy na monitorach interaktywnych. Ale to może tak, zanim przejdziemy, porozmawiamy o tym rzeczywiście, czy te mapy mogą zastąpić tradycyjne mapy, to obiecana niespodzianka, dobrze? Oczywiście. Marku, jakbyś mógł pokazać teraz ten slajd, a ja wam powiem, o co chodzi. Taka, słuchajcie, niespodzianka tutaj od partnera, czyli od firmy Meridian, którego mapy pokazujemy i naprawdę, słuchajcie, te mapy to świetna rzecz. Ja jako anglista z nich korzystałem jeszcze, słuchajcie, jak były lekcje normalnie na monitorze, tak, ale właśnie z powodzeniem można wykorzystywać je również na zajęciach zdalnych i mamy dla was, słuchajcie, taki kod na subskrypcję, to jest MM2021, który daje 3 miesiące darmowej subskrypcji Meridian Prime. Tak więc ja testowałem dzisiaj na koncie, czy działa i wszystko działa. Jeżeli sobie wrzucicie go dzisiaj, to praktycznie do połowy wakacji macie tego Meridiana aktywnego. Tak więc warto wykorzystać 2 miesiące jeszcze roku szkolnego i przetestować sobie. Tak, szczególnie, że nie wiadomo, czy te 2 miesiące to już będą z tej stacjonarnej nauki, czy online, ale w każdym wypadku, czy będziemy pracowali w szkole tradycyjny sposób na lekcji z technologią, czy będziemy pracowali w wersji online, zachęcam do skorzystania z tej subskrypcji. To was nic nie kosztuje, a sami w sposób doświadczalny zobaczycie, jak no, ta platforma jest pomocna, jeśli chodzi o te przedmioty tutaj. Ja od razu jeszcze wpisuję ten kod tutaj i podrzucę wam jeszcze raz link do samej platformy, gdzie możecie założyć darmowe konto. Po wpisaniu tego kodu, słuchajcie, aktywować sobie te 3 miesiące. Normalnie można założyć i przetestować chyba bodajże przez miesiąc. Tak, 30 dni jest bezpłatnego, a po wpisaniu kodu to oczywiście wam się powinno wydłużyć. Ewentualnie pod koniec tego 30-dniowego okresu. Nie sprawdzam, czy to się sumuje tak, jakby wpisać od razu, czy nie, ale to i tak w sumie przez wakacje to raczej nie będziecie siedzieć co najwyżej nad mapami turystycznymi, podróżując po Polsce, bo nie wiem. Ale to słuchajcie, właśnie Sylwek, na takiej mapie, wybraną mapę no, aktualną, geograficzną, możemy wyłączyć interaktywne punkty i dodawać swoje punkty, gdzie byłem na wakacjach, swoje zdjęcia.
to też jest świetne rozwiązanie właśnie takiej spersonalizowania mapy, nie tylko Google. Ja chyba nie patrzę, bo mi będzie szkoda. Pandemia pokrzyżowała mi dwa dość duże wyloty, właśnie z jednym, gdzie jest mapa dla anglistów, czyli z Australią, tak więc zaraz będę smutny chyba i tyle. Natomiast zachęcam was do skorzystania. Tak jak mówię, nic nie płacicie, praktycznie platforma, sama rejestracja jest darmowa, a po dodaniu tego kodu można sobie przetestować. Tych map na chwilę obecną, ile jest, Darek? Wiesz co, jak ja się zatrzymałem, to było ich coś koło 100. Znaczy, na pewno jest koło 100, z tym, że cały czas, tak jak powiedziałem, są dodawane nowe, szczególnie w ostatnich paru miesiącach z historii bardzo dużo przybyło, jeśli chodzi o wiek XX. O, dziękujemy. Wojtek nam tutaj pomógł. 109 już jest, więc to rośnie. Ja się zatrzymałem jakoś tak przy 90 ilość, ale tak jak mówię, mapy są dodawane. Natomiast rzeczywiście, jak Darek mnie wywołuje do dyskusji, to ja chciałbym was wywołać do dyskusji. Po pierwsze, tak, czy korzystacie z map na lekcjach, czy na przykład, jeżeli posiadacie takie angliści, ja będę mówić z perspektywy anglisty. Angliści, jeżeli my mamy mapy, to ta mapa przeważnie wisi na ścianie. I raz na jakiś czas te mapy są używane, ale bardzo rzadko. Bardziej pojawiają się w podręcznikach, czy tak jak mówię, podchodzę do mapy wtedy wiszącej na ścianie i coś wskazuję. I tutaj na przykład taka mapa papierowa tylko zajmuje mi miejsce na tej ścianie, tak? Chyba, że naprawdę jest to ładna, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak to w szkołach jest, że te mapy czasem bywają wiekowe, szczególnie przy historykach i w ich. Tak, wiesz co, są racja, Sywek, mamy takie mapy na zapleczu, gdzie wiesz, sznurek odwiązujesz, sznurek, ona już się sypie, te takie stojaki wielkie, ciężkie. W ogóle z moich czasów nauki, nie wiem, czy u ciebie też tak było, że jak była lekcja historii czy geografii, było kto pójdzie po mapę, to zawsze dużo osób w górę, żeby, bo trochę czasu zajmie, zanim się tam znajdzie tą mapę, pójdzie na zapleczu, potem rozłoży, zawsze ten element tej lekcji troszeczkę tam przeleci. A to widzisz, to było zaplecze. U mnie na przykład nie było zaplecze, jeżeli chodzi o historię. Przynajmniej tak jak pamiętam w szkole podstawowej. W szkole średniej mój nauczyciel akurat rzadko korzystał z map. Przynajmniej nie zapamiętałem tego, natomiast bardzo dobrze potrafił opowiadać o historii. Natomiast ja osobiście, i będę mówić cały czas z mojej perspektywy jako anglisty, tak żeby was nie wprowadzać w błąd, rzeczywiście słuchajcie, jeżeli mam użyć map, to jednak używam tych map interaktywnych, tak? Tak, zobaczcie. Wcześniej to były, powiem brzydko, Google F, ewentualnie mapy Google'a, które pomagają przy nauce języków i pokazywaniu na przykład co się gdzie znajduje, ale naprawdę tutaj świetnie opracowane mapy Meridiane, jeżeli chodzi o język angielski, bardzo, bardzo się przydają. Ania napisała na Facebooku, że dzieci kochają Globus i małe dzieci. Ja uczę też w klasach 1-3 i rzeczywiście, słuchajcie, nawet ostatnio przy okazji jakiejś lekcji, jeszcze jak była edukacja stacjonarna, raczej dzisiaj wróciłem do edukacji stacjonarnej, to też wydobyłem globus, który akurat był u koleżanki w pracowni 1-3, ale umówmy się, nie zawsze to wszystko jest dostępne, tak? Tak samo jak nie zawsze niestety jest monitor dostępny w pracowni. Natomiast dzieciaki uwielbiają wszystko, co się rusza, wszystko, co się wyświetla, co można pokazać, co można przeklikać, dlatego chociażby takie aplikacje jak Geniali robią taką furorę wśród nauczycieli i uczniów i nie tylko, tak? Bo jest jakiegoś rodzaju interakcja. I to na pewno będzie przemawiało na korzyść monitora i na korzyść oczywiście map interaktywnych Meridiana. A pamiętajmy, słuchajcie, że sama firma, to powiedzą na pewno, potwierdzą wszyscy geografowie i historycy, sama firma Meridian to jest firma, która zajmuje się kartografią od czasów chyba PRL-u tak naprawdę. Bo te niektóre mapy, które są, właśnie posiadają znaczki Meridiana i to są z tych, tak jak powiedziałeś, z tych sypiących się map. Znaczy one się sypią ze względu na ilość użytkowania, bo od czasów PRL-u
jak szkoła dostała zestaw map, no to trzeba było ambitnie z nich korzystać. No, nie było tyle pomocy naukowych, też powiedzmy to sobie szczerze. Dzisiaj, tak jak wspomniałeś, jest geniali, są monitory, ekrany, mapy, to co też powiedziałeś, wersja elektroniczna nie zabiera nam czasu jednostki lekcji, tak? Nie musimy przenosić statywu i tak dalej, mamy rzutnik, mamy monitor, włączamy, działamy. Ja tutaj uruchomiłem specjalnie dla ciebie, Sylwku, i anglistów mapę Australii i chciałbym, żebyście też zobaczyli po lewej stronie tutaj te warstwy, jak i legenda są już po angielsku. Nie ma tutaj, że to jest mapa wersji angielskojęzycznej, jeśli chodzi o elementy tutaj geograficzne, natomiast tutaj całe menu też jest po angielsku. No a teraz, jak skoro rozmawiamy o edukacji, to jeszcze warto wspomnieć, że tak naprawdę taka mapa interaktywna i jej jakby przewaga, kolosalna przewaga nad taką mapą standardową jest to, że bez problemu możemy sobie ją uruchomić, chociażby prowadząc lekcje online z domu, prawda? Na pewno zgodzilibyście się ze mną tutaj, że czy podglądając na przykład szczególnie dziewczyny w klasach młodszych, które pracują ze szkoły, tak, tworzą konstrukcję jak moja koleżanka, gdzie jest ławka, na ławce jest krzesełko, a na krzesełku, słuchajcie, stoi laptop, a ona przy tablicy, przy właśnie między innymi też mapie takiej na powieszonej, słuchajcie, coś pracuje i tym dzieciom pokazuje, tak? Karkołomne pokazywanie. Ja tak, Darek, wiem i zaraz pozwolę ci odpowiedzieć na to, co napisał Wojtek i odniesie do tego, tak? Tak więc słuchajcie, tak, jeżeli jesteśmy w szkole, możemy sobie zrobić taką konstrukcję, biurko, krzesełko, laptop i powiesić tą mapę. No w domu już niekoniecznie, bo nie każdy też ma na tyle przestrzeni, prawda? Natomiast Wojtek zauważył, i słusznie Wojtek zauważyłeś, ten czas na ładowanie mapy, ale to musimy sprostować, Darek? Tak, słuchajcie, kiedy uruchamiamy pierwszy raz mapę, system musi pobrać, no, wgrać pewne elementy tej mapy, ważne, ale zobaczcie, teraz już wgrałem tą mapę, wejdę z powrotem w mapę i jeszcze raz uruchomię Australia, tutaj tą mapę, jeszcze raz wezmę otwórz, i ten proces pobierania tej mapy jest już raz szybszy, przynajmniej powinien tutaj za chwilę będzie, no to mówię, to zależy od łącza, ale to jest też, o zobaczcie, widzicie, już nie było elementów pobierania, to jest raz, dwa, jeżeli wrócę i jeszcze raz pobierzemy ją sobie, pobierz do trybu offline, to możemy wykonać w czasie lekcji, kiedy, żeby mapa nam się pobierała, sprawdzamy listę, no, jest to element, ten czas lekcji, kiedy przygotowujemy się do lekcji. Ściąganie mapy no, trwa trochę dłużej, ale to, co, na co Wojtek zwrócił uwagę, no już następnym razem będziemy mieli dużo szybciej ten proces będzie się odbywał. Zobaczcie, w tej chwili ściągam tą mapę. Ok, jest tutaj 100%, nie ma już tej ikony pobierz, mogę ją wywalić z dysku, czyli wyrzucić i zobaczcie, biorę otwórz i ten proces też już jest szybszy, nie mamy tego pobierania, jeśli chodzi o wersję online. O. Raczej z perspektywy szkolnej wcześniej pobrana mapa jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli w szkole na przykład nie ma internetu, tak? Zresztą jeżeli używacie cały czas tego samego sprzętu, czy to tak komputer na przykład, to wcześniejsze pobranie map ułatwi wam i definitywnie skraca ten czas. Pamiętajcie, że to są grafiki wektorowe, które są tak zwane skalowalne, zawierające interaktywne linki. To wszystko musi się w jakiś tam sposób pobrać i zachować chociażby w tymczasowych plikach przeglądarki, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli sobie pobierzemy takie mapy do offline'a, te, które używamy, tak? Umówmy się, przecież nie używacie 109 map tak naprawdę naraz, to później ten czas ładowania jest odpowiedni. Ale nawet jeśli, tak jak Sylwek mówi, pracujemy przez cały rok na mapach, to prędzej czy później większość sobie ściągniemy i na następny rok, jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś formatowania, resetu, czyszczenia pamięci, nie będzie najmniejszego problemu.
Tak, i to jest tak jak w sumie jak z multibookami, tak? I oprogramowaniem interaktywnym. Najpierw musimy to pobrać, w wielu przypadkach, pewnie są platformy, gdzie działa to online, ale żeby to chodziło, szczególnie na przykład na angliści, gdzie mamy tonę nagrań i audio-wideo. Renata tutaj pisze i słusznie, że rzeczywiście na stacjonarnie będzie łatwiej, w dodatku bez obciążania z Teamsem i zresztą, bo tak, rzeczywiście, słuchajcie, Teamsy potrafią i to dość poważnie obciążyć komputer, ale uwaga, Teamsy też powodują, nie wiem jak u Was, ale ja zauważyłem, że na przykład jeżeli macie dwa monitory podpięte i macie włączone Teamsy plus i jakiegoś multibooka lub część oprogramowania, które jest na przykład natywnie zainstalowane, to czasami powodują Teamsy dość duże spowolnienie tego drugiego, a nawet crashy, czyli błędy i wyrzucanie. Tak? Niestety z całym szacunkiem dla Microsoft, Teamsy nie są zbyt dobrze zoptymalizowane i obciążają te komputery, tak? Więc tutaj bez posiadania w miarę mocnego tego i bywają problemy, ale zaletą tego platformy, tak, Meridiana, jest to, że nie wymaga dodatkowej instalowalnej aplikacji, tylko rzeczywiście działa z pozycji przeglądarki, więc tutaj nie ma mowy przeciążeniu czy obciążeniu danej aplikacji, tak? Tylko ta przeglądarka pracuje tak, jak pracuje normalnie w takim trybie, z tym, że te grafiki wektorowe są po prostu dogrywane na samym początku. Znaczy, co jest ułatwieniem właśnie, tak jak wspomniałeś, dla nauczycieli, no, którzy z tą technologią nie są tak bardzo świetnie obeznani, że nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania, czyli najpierw zainstaluj to, potem zainstaluj wersję B i tak dalej i wtedy kopiuj tu. Nie, tutaj po zalogowaniu się, utworzeniu konta i jedynym procesem, o którym tak jak wspomnieliśmy, jest tutaj otwieranie tej mapy wersji online bądź pobieranie. To jest ten proces, który no, w tym momencie musi trwać i aby ta mapa funkcjonowała. No i Małgorzata mówi, że tak, rzeczywiście będzie łatwiej pod warunkiem, że będzie miała lekcję w jednej sali, ale Małgorzata, nawet jeżeli przenosi się między salami, a są tam monitory lub tablice interaktywne, tak, to możesz tę mapę uruchamiać, po prostu one będą ciut dłużej się wgrywały. Zakładam, że i tak będzie to wygodniejsze niż przenoszenie dużego metalowego stojaka, statywu, plus do tego mapy na drewnianej belce, które może nie są jakieś ciężkie, ale są małe, wygodne i komfortowe do przenoszenia. Tak? Tak. Szczególnie, że jak uczniowie noszą, to czasami mogą uszkodzić drugim końcem, bo nie zachowują ostrożności. Jeszcze także wszystko zależy też rzeczywiście jeszcze w jakiej klasie pracujemy, ale zakładam, że jednak taki czwartoklasista miałby problem z przeniesieniem tego, tak? A wiecie, jak to jest, jak dwie osoby coś robią i na przykład właśnie przenoszą to. Jak nie mapę, to ściany obiją albo coś innego, tak więc. Także Małgorzato, nie martw się, w każdej chyba teraz sali, przynajmniej no tak jak Sylwek wspomniał od szkoły, jest komputer, bo jest e-dziennik. Więc jest internet i jest ekran, rzutnik, wystarczy, że się zalogujesz, zaczynając lekcję w jednym oknie logujesz się na mapy, sobie ściągasz, wiesz przecież jaką lekcję będziesz prowadziła, temat, a w drugim sprawdzasz listę, robisz wprowadzenie, włączasz rzutnik i już dalszy tok lekcji do przeprowadzenia. A jeżeli nie macie monitora ani tablicy, to warto sprawdzić, czy braliście udział wcześniej w programie Aktywna Tablica, bo jest teraz kolejna tura Aktywnej Tablicy, gdzie jakby skorzystać z programu mogą chociażby szkoły średnie i można kupić teraz o wiele więcej rzeczy niż tylko monitory. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania do Darka, to zachęcam teraz do zadawania pytań, bo ja jako ten Cerber pilnujący niestety będę już musiał zamykać spotkanie. Jeszcze nawiążę do monitorów, o których wspomniałeś. No, nagrywałem te filmiki także, żeby Państwu pokazać, że te mapy spokojnie funkcjonują właśnie na tych monitorach. Nie ma żadnego opóźnienia, żadnego wgrywania. Te monitory interaktywne, one nie bez powodu właśnie nazywają się interaktywne, bo do pracy na nich wystarczy tylko podłączyć zasilanie i sieć i mamy dostęp do wszystkich możliwości dydaktycznych, z których nauczyciel korzysta
i z których ma umiejętności. Ja tutaj skoncentrowałem się tylko na fragmencie, że tam zaznaczyłem, rysowałem, ale tak naprawdę jeżeli mamy umiejętności jakieś plastyczne, możemy rozrysować, możemy analizować strzałki, ruchy wojsk, kampanię Budionnego 1920 i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nawet uczniowie, ta tablica też ma funkcję pisaka dualnego, więc po jednej stronie jest jeden kolor, jednym pisakiem uczeń z drugim. Także praca na monitorach interaktywnych jest świetną sprawą, szczególnie, że nabraliśmy tego doświadczenia ogólnie w pracach z online i w pracach z technologią. I szkoda by było z tego doświadczenia, które nam pandemia narzuciła, nie skorzystać w swojej pracy dydaktycznej i no, nie pogłębiać go, bądź zostawić na tym samym poziomie. Tym bardziej trafne spostrzeżenie, tym bardziej słuchajcie, że te młodsze klasy szczególnie mają jakby taką naturalną tendencję ciekawości i chęci obcowania z takimi interaktywnymi rzeczami. Tu mam jeszcze pytanie z Facebooka, czy mapy mają wgrane na przykład parki narodowe, obrazki tym podobne? Mogę odpowiedzieć, że mamy różne rodzaje map, jeżeli mógłbyś Darek się cofnąć, mamy mapy polityczne, ale mamy chociażby mapy geograficzne, tak, gdzie mamy pokazane chociażby, o tu jest mapa krajobrazowa. Wiecie co, mamy Polskę, mamy tak, klimat Polski, długość okresu wegetacyjnego, obszary leśne w Polsce, etnografia, pasy morfologiczne, wiek rzeźby, rodzaje gleb w Polsce, rolnictwo, roślinność, czyli dla geografa te podstawowe elementy, klimat Polski, zobaczcie, no, temperatury. Tak, mamy, mogę dodać, skarby polskiej kultury między innymi, tak więc Anno i nie tylko, słuchajcie, jest dość dużo dedykowanych map i to też jest dobre, że możemy spośród tych map wybierać sobie. Tak więc najlepiej, jeszcze raz to powtórzę, słuchajcie, wejść i użyć kod, który, powtarzam, MM2021, 3 miesiące, na spokojnie można sobie to wszystko przeklikać, przetestować, a jak już, słuchajcie, by Wam się spodobało, to te subskrypcje notabene możecie zakupić bezpośrednio od Mentor Systemy Audiowizualne, czy na stronie sklep audiowizualne, albo i nie kosztują nie wiadomo jak duży pieniędzy w stosunku do tego, co oferują, naprawdę, słuchajcie, to są bardzo dobre pieniądze, a jeżeli macie lub planujecie zakupić monitory interaktywne, to Meridian Prime jest tą platformą, która partneruje do sprzętu MyBoard i razem z zakupem MyBoarda dostajecie Meridiana Prime'a za darmo, od razu już z monitorem. Wystarczy po prostu się zalogować, dostajecie pełne dane. My Wam za dzisiaj dziękujemy. Ja wysyłam, słuchajcie, linki do ankiety, na końcu której oczywiście znajdziecie link do certyfikatu za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to przypomnę, możecie zawsze napisać, zagadać do mnie, do Darka na grupie Zainspirowani, na której jesteśmy obecni. Zachęcam również, jeżeli ktoś jeszcze nie zapisał, Wojtek, ty jesteś zapisany, mam twoją wpłatę, dostaniesz link w środę, tak więc od razu tutaj do Wojciecha mówię. Zachęcam na zapisy do Moniki Kapuśniak, jeszcze raz przypomnę link do zapisów. Monika startuje, słuchajcie, w środę o 18, tak więc możecie się jeszcze zapisać, przyślijcie tylko potwierdzenie wpłaty i dodamy Was, w środę będą wysłane link małej grupy, bo to jest zawsze u nas na webinarach pro, gdzie spotykamy się w kilkanaście osób, tak żebyście mogli przećwiczyć, zadawać nieskończoną ilość pytań naszym prelegentom i to są takie bardzo inkluzywne webinary. Tak, jest nagraniem, z certyfikatami oczywiście i z opieką, że tak powiem, i w ogóle opieką po webinarom naszych ekspertów, ale też jakby bezterminowym nagraniem, do którego można zawsze wracać. Przetestujcie. Tak. Też Monika, te mapy, podzielcie się, słuchajcie, tym webinarem, on jest dostępny na dwóch profilach, teraz już jakby nagranie jego będzie dostępne za chwilę, na dwóch profilach Fundacja Inspirujemy oraz Mentor Systemy Audiowizualne oraz jutro pojawi się na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne. Tak więc jeżeli znacie jeszcze historyka, wosowca, geografa,
który nie znał jeszcze Meridiana Prime'a, pokażcie mu i podzielcie się tym kodem, bo mogą sobie go bez problemu i bez żadnych kosztów wypróbować, a jeszcze być może kawę za to w podziękowaniu postawią albo piwo. Ja jeszcze nawiązując do Moniki tutaj, Monika naprawdę tego Geniali zna bardzo dobrze i na pewno wam jakieś takie szczególiki z własnego doświadczenia na tym szkoleniu przekaże. Także warto zapisać się i skorzystać z tych wszystkich pozytywnych elementów, o których tutaj Sylwester wspomniał. A na koniec już tak prywatnie, jeżeli mogę dodać, słuchajcie, pozdrawiamy razem z Darkiem Marcina z Meridian, z firmy Meridian, który ma jutro urodziny. Tak więc tak, wszystkiego najlepszego ci Marcin życzymy. Tak. Kasia, to szkolenie rozpoczyna się w tą środę o godzinie 18 do 21, 3 godziny z Moniką Kapuśniak i Geniali, Escape Roomy i inne takie. I można Monikę męczyć do woli, będzie tylko na wyłączność. W razie dodatkowych pytań, czy będzie powtórka z Geniali? Na pewno nie w tym roku szkolnym. Tak więc jednorazowa okazja, żeby dołączyć, ewentualnie czasami jak ktoś nie może robić tak, że robi tak, że po prostu się zapisuje, opłaca sobie i dostaje później nagranie i sobie po prostu z nagrania odtwarza. Jeszcze męczy Monikę po lub innego naszego eksperta. W przypadku innych pytań zawsze możecie pisać jeszcze też do mnie na priwa. Tak więc na Facebooku jestem pod takim bardzo fajnym awatarem Kota Sylwestra. Chętnie odpowiem, albo piszcie bezpośrednio do fundacji, tam też na maila. Również ja zaglądam. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w maju, ale słuchajcie, raz na pół roku zdarza się tak, że ja mam poniedziałek wolny i nie jestem na webinarze, tak więc w maju, słuchajcie, widzimy się 10 dopiero, bo przyszły poniedziałek jest wolny, weekend majowy. Liczę na to, że zamiast lepić bałwana będę jednak grillował. Natomiast słuchajcie, w ramówce majowej mamy naprawdę fajne rzeczy, bo będzie z nami doktor Marzanna Ferniska, która między innymi z Moniką Piechowicz-Kruk będą rozmawiał o tym, jak o wartościach dobrego poznania, a może rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych. Będzie TeacherMate w wykonaniu Moniki Kapuśniak, będą pomysły na działania angażujące grupę w wykonaniu Asi Krzemińskiej i słuchajcie, na koniec maja będziemy robić własne strony www z Jomlą i ze Sławomirem Pieszczkiem. To jest taki gościu, który kiedyś już u nas był, on tak jak ja strasznie dużo gada. Natomiast tak, omawialiście, niedawno z nim chyba omawialiście zakupy 500+ dla nauczyciela. Tak, to on? Tak, to on. Renata, kod się podkłada sam, ale kodu już nie trzeba używać. Mam specjalną cenę już bez kodu, żeby nie mieszać. Jeżeli chodzi o webinar pro Moniki, 39 zł za 3 godziny czasu z Moniką. Tak, więc w cenie dobrego wina. A Darek sobie przeklikuje już tutaj po Tatrach, próbuje nas chyba zachęcić do zakupanego. Na ten weekend majowy, żebyś odruchowo z poniedziałku nie włączył transmisji. No, ty o majówce myślisz? Ja też chciałem na majówkę pojechać, chciałem ci powiedzieć, ale hotele nadal zamknięte. No właśnie. Wiesz co? Do Torunia chciałem pojechać, tak, więc. Ale nie wiem, dotację złożyć czy odebrać. A do Torunia, nie, ja i tak turystycznie, kreacyjnie chciałem do spa pojechać, znaczy na basen, ale tak więc. Słuchajcie, wszystkim, którzy się zapisali, podeślijcie jeszcze potwierdzenie wpłat na maila fundacji. Macie to także w mailu od fundacji, tak, żebym jutro mógł was tam zapisać do listy wysyłkowej. W środę wysyłamy oczywiście na webinar, będą linki wysłane. Tak, dziękuję. Ale średnia, Renata, że podosłuchaj. Średnia temperatura w maju w Toruniu to około 13 stopni. Ale tam jest taki fajny hotel, który ma baseny i w ogóle. Ja na basen chciałem pojechać, bo hotelowe są otwarte dla gości hotelowych, a dla zewnątrz zamknięte, ale hotele zamknęli też. No. To tak na majówkę, tak więc no, trudno. Będę w domu, przyjeżdża do mnie Łukasz Gierek, możesz się zabrać. O. Obiecał mi, że przyjedzie. Z VR-ami będziemy się bawić. Król Dubaju. Król Dubaju. Dobra, my wchodzimy już na nasze prywatne rozmowy, bo nie będziemy was trzymać. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj
i zapraszam Was na kolejne webinary w maju, a z tymi, którzy się zapisali, widzimy się już w środę. Miłego wieczoru. Życzymy miłego. I tym, którzy chodzą już do szkoły, tak więc udanych lekcji stacjonarnych.